najdziwniejszy wstęp, jaki nagrałem. By far. Cześć, siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, czyli Profcio. Nie wiem, o co mi chodzi, jakby nie pytajcie. Miło mi was jest gościć u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku spara dokumentu, którym będzie dlaczego ja. Mam nadzieję, że nie przestraszyliście się tego na początku. Ciężko jest się mnie przestraszyć. Moje mięśnie nie są za duże, żeby się ich bać. Za to wiem, co może wzbudzić w nas niepokój. To, co się dzisiaj wydarzy, bo wydarzy się bardzo dużo. Byliście kiedyś w Ameryce? Jeżeli nie, to dzisiaj będziecie mieli okazję zaczerpnąć kawałka tamtego świata. Tyle, że nie będąc w Ameryce, wciąż będzie w Polsce i wszystko się dzieje na naszych ziemiach, ale w dzisiejszym odcinku odwiedzą nas pewne osoby z Ameryki. I nie tylko z Ameryki, bo odwiedzą nas także osoby, które możecie już kojarzyć. A konkretnie pojawi się jedna panienka, którą już raz komentowaliśmy na tym kanale, a teraz będziemy mieli okazję pośmiać się z nicną. Chociaż czy pośmiać? Nie wiemy. Być może się załamiemy. I takim oto rymem zapraszam na odcinek. A i pamiętajcie o tym, co musicie zrobić w każdym filmie. Już mi się nie chce mówić całości, że łapka w górę, komentarz. Właśnie to powiedziałem, także jakby. Zostawcie, jeżeli wam się film podoba. Dziękuję. Dziękuję, oglądajmy! 34-letnia bibliotekarka Malwina Kwiatkowska właśnie rozstała się ze swoim narzeczonym, u którego dotychczas mieszkała. Kobieta zmuszona jest przeprowadzić się do domu swojej mamy Beaty i jej partnera Adama. Beata martwi się o córkę. Wow, co za dysproporcja. Rozumiem, że ta niska to jest mama, ta wysoka to jest córka. Jak ciężko się przytula, będąc tak wysokim, tak niskich ludzi. Ja wiem, ja co prawda nie jestem najwyższym człowiekiem świata. Ja nawet nie jestem super wysoki, ja jestem dość przeciętny. Ale spotkałem w swoim życiu bardzo dużo małych osób. Na przykład Matego montażystę, który jest, no, malutki. I powiem wam szczerze, że tak śmiesznie się przytula osobę, kiedy ją przytulasz i tak naprawdę to przytulasz jej głowę. To tutaj działa to na tej samej zasadzie. Tak się nie da przytulać, jakby ty po prostu ją dusisz. Zawsze czułam, że moim przeznaczeniem jest być samotną. Nie umiałam sobie ułożyć życia z żadnym facetem. Ponieważ po rozstaniu z Kacprem nie miałam się gdzie podziać, pomyślałam, że skorzystam z gościnności u mamy i Adama. Co to znaczy, że skorzystam z gościnności u mamy i Adama? A co jeżeli mama i Adam wcale nie są gościnni i wcale nie chcą, żebyś korzystała z ich gościnności? Potem coś sobie znajdę. To było tylko tak na chwilę. Malwina zaczyna dochodzić do siebie po rozstaniu z narzeczonym. Jest wdzięczna matce i ojczymowi za troskę, jaką ją otoczyli. Adam Mościcki, partner Beaty, od zawsze traktuje Malwinę jak własną córkę. Tata zostawił nas, gdy miałam 4 lata i wyjechał do Ameryki. Mówiłem, że będzie Ameryka, ale spokojnie, wy myślicie, że co, że ona tylko powie, że jej stary wyjechał? Nie, 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 tu się stanie dużo więcej. Adam jest dla mnie jak ojciec i mogę na niego liczyć w każdej sytuacji. Godzinę później rodzina zasiadła do wspólnego obiadu. Spokój zakłócił im dzwonek do drzwi. Wszyscy byli zaskoczeni, bo nie spodziewali się gościa. Malwina poszła otworzyć drzwi, za którymi stał nieznajomy. Jaki nieznajomy? To stary, mleko przyniósł. Żabka była bardzo daleko. Trochę zajęło mi pójście do niej, ale już jestem i mam mleko. Prosto z mojej kał, a kał była we Frogi. Jednak mężczyzna przekonywał ją, że jest jej biologicznym ojcem. Gdy otworzyłam drzwi, pomyślałam, że to jakiś bezdomny przyszedł po jedzenie. A gdy powiedział, że jest moim ojcem, nie mogłam wydusić z siebie słowa. To był prawdziwy szok. Nie wiedziałam, jak zareagować. Jak nie wiecie, jak zareagować, to pokażę wam, co powinniście zrobić. Tu stoi osoba i tu stoicie wy. I jak nie wiecie, jak zareagować, to robicie tak. Malwina jest zaskoczona widokiem mężczyzny, który bezpardonowo wszedł do jej domu. Bezpardonowo? A czemu miał pardon mówić? On z Ameryki, to bardziej sorry, excuse me. I do przedpokoju przychodzi Beata. Dzień dobry, Beatko. Dzień dobry, Beatko. Po 30 latach zjawiasz się i mówisz do mnie. Dzień dobry, Beatko. Po 30 latach to się mówi... Co się mówi po 30 latach w sumie? Nie wiem, jakby ja tyle lat jeszcze nawet nie żyję na świecie. No. Zawsze byłeś bezczelny. Ale jak to bezczelny? Dzień dobry jest dość miłe. I Beatko powiedział tak mnie. Gorzej jakby wszedł i powiedział siema. Ale wszystko się zmieniło. Ja byłem głupi, że was zostawiłem. On bardziej niż po amerykańsku to po ukraińsku mówi? You know, ja musiałam wyjechać. Musiałeś? Ja musiałam uciekać. Chyba na własne życzenie. Szkoda tylko, że zapomniałeś, że masz córkę. Oh shit! Ja mam córkę? No way! Really nie wiedziałem, sorry. Pamiętałem cały czas o tobie, Malwinko, you know... Pytam i po raz drugi.
Czego chcesz? Spójrz na niego, przyjrzyj się uważnie, otwórz oczy szeroko. Spójrz na niego od góry do dołu, potem od dołu do góry, jeszcze na boki po barka się. I zadaj to pytanie w swojej głowie jeszcze raz. Jak myślisz, czego chce? Nie dałaś mu na mleko! Ja nie odpuszczę, dopóki nie dacie mi szans naprawić wszystko. Zwariowałeś! Nie masz do czego szukać. Nie pozwolę ci zniszczyć nam życia. Wypieprzaj z łaski swojej. Tak, jestem family friendly youtuberem i tak oglądają mnie dzieci. Zacenzuruj to, Kuba. Powinna powstać petycja. Stop przekleństwom na odcinkach Profcia. Ale teraz to i tak już jest luzik. Pamiętam początki, czasy, kiedy komentowałem prawdziwe historie. Wtedy w moich komentarzach było więcej przekleństw niż komentarzy. Nie pokazuj się tutaj, nikt. Zapomnij o nas. Beata! W tym jesteś najlepszy. Beata! Ten człowiek mówił, że chce naprawić swoje winy? Ja nawet nie pamiętałam, żeby on kiedykolwiek zachowywał się jak prawdziwy ojciec. Prawdopodobnie dlatego, że nie pamiętałaś, że to twój ojciec. Ty go nigdy nie poznałaś. Chociaż jak tak na niego popatrzyłam, to zrobiło mi się go trochę żal. Kto to był? Nie uwierzysz. Że tak powiem, jej stary pijany. Dużo w tym jest racji. Wyobraź sobie, że wrócił do kraju, żeby odpokutować swoje winy. Nie doczekali. Nie było go tyle lat i raptem wraca jak gdyby nigdy nic. Czemu mi nie powiedziałeś? Przecież pogoniłbym drania spod domu. Matka poradziła sobie wystarczająco dobrze. Mi się wydaje, że gdyby do jej domu wjechała mafia, to ona by ją pogoniła. Ta mama mimo niskiego wzrostu jest totalnie broken. Ona rządzi światem. No, mnie zamurowało po prostu. Jak się dowiedziałam, kto to jest, to nie potrafiłam słowa wykrztusić. Dobrze, że mama przyszła z odsieczą. Bezczelny. Ale wiesz, jakoś wygląda strasznie biednie. A to podobno taki wielki biznesmen w Stanach. W Stanach biznesmen? W Polsce bankrut. To może potrzebuje pomocy, a my tak go wyrzuciłyśmy. Żartujesz? A jak my potrzebowałyśmy pomocy, to on się tym interesował, myślisz? A ja zastanawiałam się, co mam do gara włożyć. I on się też tym nie interesował. Kochanie, nie denerwuj się, nie? On nie jest wart twoich nerwów. No to masz rację. No tak, mam rację. Ja nie pozwolę, by ten człowiek po raz kolejny zniszczył nam życie. Ja też nie pozwolę. A ja pozwolę, jakby wręcz ma moje błogosławieństwo do tego. Niech czyni honory, niech zniszczy ten odcinek, niech go rozpierdoli. Muszę przestać przeklinać. Jeszcze raz się tutaj pokażę, to spiorę go na kwaśne jabłko. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, co mówiła mama. Że ojciec zawsze tak dbał o wygląd, a dzisiaj przyszedł i wyglądał jak bezdomny. Może faktycznie coś mu się stało? Może potrzebował pomocy? Następnego dnia Malwina wraca z pracy. Kobieta wciąż próbuje poukładać sobie w głowie niespodziewany powrót ojca do kraju. Nagle przy wejściu do domu zaskakuje ją Jerzy. Mężczyzna bardzo chce wytłumaczyć Malwinie wczorajsze najście. Chciałbym, żebyś ty wiedziała, jak było naprawdę. Wiesz, matka jest na mnie zła i ma prawo być, no ale... Ale ty nie masz prawa być na mnie zła. Nigdy mnie nie widziałaś. O, sorry, źle to mówię. Ale ty nie masz prawa być na mnie zła. Nigdy mnie nie spotkałaś and nigdy mnie nie widziałaś. So you can't be zła na mnie. Understand? Understand? No, nie, wyjaśnić się. Spieszę się, nie mam czasu, przepraszam. Ale bardzo cię proszę, spotkajmy się i porozmawiajmy. Dobra. Jutro o 13 tutaj w parku? Jutro o 13 pod płotem? Hej, no pff, dobra, dziękuję ci. Ja dostosuję się, tylko no, nie mam zegarka, ale to nieważne, ja... Na zegarze słonecznym sprawdzisz. Gorzej, że jest kurwa zima. Zapytam kogoś, która godzina. Jak to nie masz? Wszyscy mają w telefonie. Przyjdę wcześniej. Ale, żeby mieć zegarek w telefonie, trzeba mieć pierw telefon. I tu pojawia się maluteńki problem. No nie mam telefonu, wiesz jak to, nie mam zegarka, jak to życie czasami... On wszystkie oszczędności życia wydał na rękawiczki, nie widzisz, że to Louis Vuitton? Nie jest dla mnie łaskawe. Dobra, okej. Okay, to... Ale będę dużo wcześniej, żeby się nie spóźnić, żebyś nie wiedziała, że znowu tata cię nie wystawił. On będzie spał po prostu w tym parku. On nie spóźnisz się na spotkanie w parku, kiedy park to twój dom i spędzasz w nim całe dnie. Do zobaczenia. Dziękuję ci. Tak. Dziękuję ci, co. Początkowo byłam nastawiona bujowo, ale potem zrobiło mi się go żal. Sprawiał wrażenie człowieka, któremu życie naprawdę nieźle dokopało. Nieważne jaki był i co zrobił, po prostu chciałam się z nim spotkać. Tylko jeszcze nie wiedziałam, jak powiedzieć o tym mamie i Adamowi. Dwie godziny później Malwina wciąż myśli o spotkaniu z Jerzym. Kobieta ogląda album ze zdjęciami ze swojego dzieciństwa, by odnaleźć na fotografiach ojca. Jednak nie znajduje żadnego zdjęcia Jerzego i korzystając z okazji pyta swoją matkę o ich przeszłość. Miałaś 4 lata, jak spakował się i oznajmił, że
wyjeżdża za ocean. Bo tu nie ma dla niego żadnego życia. Co to znaczy nie ma dla niego życia? To znaczy, że miał żonę. Jak człowiek ma żonę, to znaczy, że nie ma dla niego życia. Przed czymś uciekał? Przed odpowiedzialnością przed nami. Ach, było, minęło. Nie trzeba sobie tym zaprzątać głowy. No co, tyle mi powiedziałaś, że mi nic nie powiedziałaś. Może powinnam jego o to zapytać. Twoja mama jest najszczęśliwsza na świecie, że tyle ci powiedziała, że nic ci nie powiedziała. Ona siedzi z uśmiechem i... A co ty myślałaś, że co ci powiem? Jakby to wszystko moja wina była tak naprawdę. Przestań! No co ty opowiadasz? To człowiek, który... urodził się po to, żeby krzywdzić innych. No tak, bo przecież jak każdy się rodzi, to od razu mu wyskakuje okienko z misją główną. Jak w Simsach macie tą aspirację taką największą, nie? Zostań światowej klasy złodziejem. Zagraj koncert na Narodowym. To on się urodził z taką misją, zniszcz życie 50 ludziom. Ale może się zmienił. Może naprawdę żałuje. Nie bądź naiwna. O czym tak dyskutujecie? Adam, Jerzy, ponownie mądź w naszym życiu. Umówiłam się z nim jutro na spacer w parku. Co? Co? Jaki spacer w parku? Gdzie mu w buciorach po domu będziesz chodzić? Dajcie spokój, to tylko jedno spotkanie, nie porzucam was dla niego. Ostrzegam cię, nie rób tego. Będą tylko kłopoty. Ty go nie znasz. No właśnie, nie znam. Może powinnam poznać własnego ojca. Malwinka, odpuść sobie, proszę. Nie rozumiem waszej reakcji, zachowujecie się, jakby miał mnie co najmniej zabić. Słuchaj, z Ameryką tak bywa, a zwłaszcza ze szkołami w Ameryce, że tam się dzieją pewne dziwne zjawiska. Także jeżeli twój stary wrócił z Ameryki, to nie wiadomo czego się spodziewać tak do końca. Następnego dnia, zgodnie z obietnicą, Jerzy czekał na Malwinę w umówionym miejscu. Kobieta, choć pełna obaw, bardzo chciała poznać historię swojego biologicznego ojca. Tutaj w Polsce za bardzo nie było życia dla mnie po przełomie. Po przełomie? Tak, po przełomie listopadowym. W 1973 roku był przełom. W jakim roku? Na pewno był jakiś przełom. Ja nie jestem najlepszy z historii, ale na pewno był. Przełom listopadowy. Na pewno jest coś takiego. Listopadowy przełom. Proszę bardzo, przy starych historia. Tak, trafiłem, widzicie? Aż taki głupi nie jestem. Jeszcze powinienem się z rokiem strzelić, byłoby idealnie. Początek istnienia II Rzeczpospolitej przywykło się sytuować w listopadzie 1918 roku. Przełom listopadowy, święcony obchodami rocznicowymi, utrwalony w tradycji. Proszę, ja wiedziałem, tylko mi się lekko roczniki przesunęły. 30 lat temu i wtedy właśnie nastała wolność. No tak, no ale nie dla mnie. Wiesz, bo ja raczej byłem po tej drugiej stronie. Byłeś komunistą? Nie, absolutnie. Nie, jak byłem mały, to mama mnie do komunii wcale nie dała. Nawet nie mam drugiego imienia. Wiesz jak to było, trzeba było kombinować. Palić o, kłaczek, przepraszam. Teresy z partyjniakami, wiesz, i potem przestali się do mnie odzywać. Nie było roboty dla mnie. Było ciężko. No i nie było innego rozwiązania niż wyjazd na drugi koniec świata? Wtedy to mi się tak wydawało. Wiesz, American Dream był bardzo kuszący. No i ja chciałem was ściągnąć. Zwłaszcza, że był bez twojej matki. To nie dość, że był American Dream, to tam był jeszcze Dream w tym American Dreamie. A do tego wszystkiego leciał Dreamlinerem. Tam wszystko było marzeniem. I do Ameryki. Ale mama była temu przeciwna. Zerwałeś z nami kontakt, nie, tak? No... Nie, zerwał z mamą. Kontaktu nigdy nie było. On przez 4 lata, kiedy ty się urodziłaś, on nawet słowem się do ciebie nie odezwał. Kontaktowałem się, ale mama zabroniła mi kontaktu z tobą. Co też to uszanowałem. No ale to skoro było ci tak świetnie w tych Stanach, to czemu teraz wróciłeś? Zainwestowałem trochę niedobrze i jak to mówią... Trochę niedobrze. Minimalnie niedobra inwestycja. Skończyłeś jako bezdomny. To takie przypadki chodzą po ludziach, że troszeczkę źle zainwestują wszystkie pieniądze swojego życia. Jestem goły i wesoły, bez pieniędzy. Bez sensu. Bez sensu, że jesteś bez pieniędzy. Ludzie mają pieniądze. Jak możesz nie mieć pieniędzy? W ogóle bez sensu. Czemu wróciłeś? W Stanach na pewno miałeś przyjaciół i tam łatwiej byłoby ci się odbyć, a tu będziesz nędzarzem. Pamiętaj, że ja dalej kocham twoją mamę. Kocham Beatę i wiesz, chciałem ją przeprosić, porozmawiać i może odzyskać wszystko to, co zostało stracone. Nie masz na to szans. Mama jest bardzo szczęśliwa z Adamem. To może... A może tak, kilniemy Adama, to będzie miejsce dla mnie. Wiesz, byś porozmawiała z nią w ogóle,
żeby się ze mną spotkała, wie, porozmawiać i ja chciałem jej wytłumaczyć. Marzenie ściętej głowy. Nie. Ona ma do ciebie ogromny żal. Miałam mętlik w głowie po tym spotkaniu. Może on faktycznie nie miał wyjścia i musiał wyjechać. I może potem to mama nie dała mu szansy. Zrozumiałam, czemu mama nie chciała, żebym się z nim spotkała. Koniecznie chciałam z nią o tym porozmawiać. Malwina jest wyraźnie rozbita po spotkaniu z Jerzym. Jak rozbita? Jakby była rozbita, to by była rozbita. Ona jest cała. Wiesz, kiedy może być ktoś rozbity? Jak się bije w oktagonie i wtedy go walisz po brzuchu, to możesz mu rozbić korpus. A ona jest cała! Jej ojciec nawet jej nie dotknął. Nie będzie brudził sobie rękawiczek Louis Vuitton. W końcu to jego inwestycja. Widok zmizerniałego ojca ją wzruszył. Kiedy godzinę później wróciła do domu, chce porozmawiać z matką o tym, co usłyszała od mężczyzny. Spotkałam się z ojcem. A jednak nie posłuchałaś nas. Jestem dorosła i mogę spotykać się z kim chcę, nawet jeśli go nienawidzisz. Zresztą niesłusznie. Jak to niesłusznie? Co ten tran ci naopowiada? Opowiedział mi całą historię swojego wyjazdu, tak? Wytłumaczył mi. Wiem, że był tu spalony i tak naprawdę nie miał wyjścia. Tak ci powiedział? Tak. On chciał nas ściągnąć do siebie do Stanów. Tylko że wtedy był słaby internet i pobieranie pokazywało od 30 lat. To uznał, że w tym czasie to on już sobie zdąży wrócić do Polski. To ty zerwałaś z nim kontakt. Ja? Ja zerwałam z nim kontakt? A nie powiedział ci, jak wielkim balastem byłyśmy dla niego? Jak bardzo ograniczałyśmy jego wolność? No nie wytrzymam. Boże, co za bezczelny typ! Dobra, mamo, nie denerwuj się. Już nieważne, było, minęło. Ale on jest teraz kubką nieszczęścia. Może jakoś mu pomóżmy. Nieźle zamydlił ci oczy, skoro tak się nad nim litujesz. Nie, to nie to. Ja myślę, że po prostu... Nie, to nie to. Oczy sama myłam. Mam taki specjalny krem do gałek. Los nam daje szansę, żeby naprawić przeszłość. Chcesz do końca życia czuć nienawiść? Z Jerzym to ja już dawno skończyłam. Nie zamierzam do tego wracać. On chce się z tobą spotkać, przeprosić cię. Mówi, że wciąż cię kocha. W sensie, nie, ja mu powiedziałam, że nie ma szans, że jesteś szczęśliwa z Adamem, no ale chociaż spotkać byś się z nim mogła. Dziewczyno, czy ty chcesz mnie do grobu wpędzić? Ogarnij się i zastanów się, co do mnie mówisz. Wiecie, zastanawiam się, co ona do niej mówi. Czy tam było coś wprowadzającego do grobu? Bo drugi raz tego nie powtórzę. Jerzy nie ma prawa czegokolwiek ode mnie oczekiwać. On dla mnie... nie istnieje! Nie rozumiałam reakcji mamy. Po 30 latach jeszcze ciągle nie zdążyła ochłonąć? Co by jej szkodziło spotkać się z ojcem, żeby wszystko wyjaśnić? Zwłaszcza, że cała sytuacja nie była już tak czarno-biała, jak wcześniej mi opowiadano. Malwina postanowiła odpuścić i nie denerwować więcej Beaty tematem Jerzego. Kiedy 2 godziny później siedziała zajęta swoim telefonem, do domu wrócił Adam. Mężczyzna był wyraźnie wzburzony. Co się stało? Ale zły! Ale rzucił kaszkiecikiem! Prawie stół rozwalił! Tak mocno to zrobił! Jesteś podminowany. Ta cała sprawa z Jerzym nie dawała mi spokoju. Następny. Czy wy w końcu nie możecie przestać z tym Jerzym? Postanowiłem go trochę poobserwować i poszedłem za Malwiną i za nim do parku. No proszę, detektyw od 7 boleści. Daj mu powiedzieć. Jerzy w parku ubrany był jak... bezdomny menel. W parku? On był tak ubrany od początku odcinka. On się nie przebierał. Potem poszedł do najlepszego hotelu w mieście. Co? Poczekałem na niego. Wyszedł elegancko ubrany w garnitur i poszedł do agencji nieruchomości. Tu się będzie działo jakiś bardzo dziwny twist i nie jestem w stanie przewidzieć jaki. No, na pewno chodzi o kutasa. Ja wiedziałam, że on coś kombinuje. Nie mogłem tam za nim wejść. Więc poczekałem. Miałem szczęście. Wyszedł i rozmawiał przez telefon. Co? Mnie powiedział, że nie ma nawet zegarka. Jak zwykle. W tamtym ubraniu nie miał, ale jak już nałożył garnitur, to się okazało, że jest. No bo wtedy nie miał. W spodniach od garnituru zostawił, nie wiesz? Bardzo często coś się zostawia w spodniach od garnituru. I potem tego szukasz i kurde, gdzie mój telefon, gdzie mój telefon? Sprawdzasz na zegarku. Ja mam taką opcję, jak nie macie to lol. I wtedy wiesz, że jest w spodniach od garnituru. Jerzy rozmawiał z kimś po angielsku i powiedział, że wszystko załatwił i jutro jedzie z agentem nieruchomości obejrzeć działkę na sprzedaż. Może coś źle zrozumiałeś jak po angielsku? Próbujesz mnie obrazić? Tak, dokładnie, próbuję cię obrazić. Powiedz po angielsku, to wtedy uwierzę. Na pewno było tak, jak mówisz. No wiesz, to podobne do Jerzego.
Najpierw udawał przed Malwinką takiego skruszonego, nawróconego tatusia, a kilka godzin później wyszykowany jakieś interesy kręci. No, cały Jerzy. Może to jest jakieś okropne nieporozumienie? Wiesz co, jak nie wierzysz, to jutro możemy jechać tam, gdzie umówił się z agentem nieruchomości i zobaczysz, jaki jest niewiarygodny. Zatkało mnie. Wyglądało na to, że mój tatuś nieźle mnie wkręcił. Tatuś to prankster z zawodu. Lekcje brał u Marcina Dubiela. Wściekła, że dałam się tak zmanipulować i jeszcze w dodatku wyrządziłam przykrość mamie. Postanowiłam, że pojadę z Adamem i zobaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Malwina chce sprawdzić, czy Jerzy ją okłamuje. Dlatego następnego dnia razem z Adamem miała go śledzić podczas spotkania z agentem nieruchomości. Niestety Adam musiał wyjechać do pracy i nie zdążył dojechać na miejsce. Już jadę do ciebie. Mów mi wszystko, co się dzieje. No na razie oglądają tą działkę. Oni stoją jakieś 5 metrów przed tobą, a ty dosłownie krzyknęłaś do telefonu. No na razie oglądają działkę, nic podejrzanego się nie dzieje. Działka już dziś jest droga, wkrótce ma być jeszcze droższa. Na mieście mówią, że deweloperzy oszczą sobie pazury, żeby postawić tu ekskluzywne osiedle. No i co, i Jerzy chce im przeszkodzić? Nie wiem, może chce kupić tą działkę, żeby później móc wybidować ceny. A może to Jerzy chce postawić ekskluzywne wesele? Osiedle, czemu wesele? Czemu ja czasami jak mówię komentarze i wiem jaki komentarz chcę powiedzieć, wiem, że chcę powiedzieć o ekskluzywnym osiedlu, to randomowo słowo osiedle zastępuje słowem wesele. Co tam kurwa robi wesele? Na razie nie mogą zacząć inwestycji, bo są jakieś urzędowe problemy. Jednak krążą plotki, że to tylko kwestia czasu. A wartość ziemi wzrośnie gigantycznie. Interes życia. Ale skąd on ma na to kasy? Ponoć wszystko stracił w Stanach. Chyba już się przekonałeś, że nie można brać na poważnie tego, co on mówi. Dobra, poczekaj, może coś usłyszę. No jak, panie Psiatkowski? Podoba się panu? Tak. Ja jestem zdecydowany. Tylko zależy mi na czasie. No, wie pan co, tutaj może nie być tak prosto. Formalności kredytowe w Polsce potrafią trochę trwać. Nie, mnie nie interesuje kredyt. Ja mam gotówkę! Cash! Cash! Maki cash! Ta, lubię, no fajnie gra. Potwierdziło się wszystko, co o Jerzym mówili mama i Adam. Wyszłam na kompletną idiotkę, że dałam mu się tak łatwo wkręcić. Postanowiłam, że muszę spotkać się z nim twarzą w twarz i spytać, czemu odstawił tą całą szopkę. Chwilę później Jerzy dotarł pod hotel, w którym się zatrzymał. Ku zaskoczeniu obserwującej go Malwiny podchodzi do niego kobieta, która jest wyraźnie wzburzona. Malwina rozmawia przez telefon z Adamem. Podeszła do niego jakaś dziewczyna, ale stoją za daleko, nic nie słyszę. Ja już podjechałem pod hotel. Gdzie jesteś? Bo cię nie widzę. Stoisz właśnie przy mojej szybie. Właśnie schowałem się za rogiem. Widzę mnie. Kto to jest? Wygląda jakby się kłócili. Nie wiem, bo ona jest młoda i to dziwne, bo przecież Jerzego nie było 30 lat w Polsce. Kto to może być? Może to jakaś jego wspólniczka? Ale to by tak rozmawiali na ulicy? A czemu wspólnicy nie mogą rozmawiać na ulicy? W sensie, jak ja na przykład idę gdzieś z moim wspólnikiem, idziemy na kawę, to w drodze na kawę nie możemy się odezwać do siebie słowem, dopiero w restauracji. Ale wygląda to na bardzo złożoną akcję. No, zdecydowanie. Czekaj, patrz, on ją próbuje zatrzymać, ale ona mu się wyrywa. Zróbmy tak, ja pójdę za tą dziewczyną, i spróbuję się czegoś o niej dowiedzieć. Dobra, okej. A ja przycisnę Jerzego, żeby powiedział, o co chodzi. Dobrze, że był Adam i mogliśmy się rozdzielić. Trochę się bałam, bo pomyślałam, że to może być niebezpieczny typ. Ale z drugiej strony miałam nadzieję, że nic mi nie zrobi. W końcu jest moim ojcem. Jerzy! Jerzy, poczekaj chwilkę. Malwinka? Nie, Duch Święty. O! To mój pierwszy raz, kiedy widzę Ducha Świętego. Tyle rozmów do ciebie, w końcu się objawiłeś. Widzę, że tatuś się świetnie dorobił od wczoraj. Zegarek też już jest, tak? Ale to nie jest tak, jak myślisz. Skąd ty możesz w ogóle wiedzieć, co ja myślę? Ja ci powiem, co ja myślę. Jesteś bezczelnym kłamcą. Co ty w ogóle chciałeś osiągnąć, udając przede mną biedaka? To prawda. Co ty w ogóle chciałeś osiągnąć, udając przede mną biedaka? To prawda. No nie jesteś biedny, bo nie stać by cię zabyło na zakup tej działki. Ja ci to wszystko wytłumaczę. No, jaką mi teraz bajkę sprzedasz? Jak byłam mała, to mi nie opowiadałeś bajek. Widzę, że teraz nadrabiasz. Udawałem biednego, żeby was tak naprawdę odzyskać. Żeby to nie było, że patrzycie na moje pieniądze. Jaki ty jesteś bezczelny?
bezczelny, my nie jesteśmy chciwi, jak mogłeś tak pomyśleć? Każdy jest chciwy, kiedy w grę wchodzą duże pieniądze. 20 tysięcy to nie są duże pieniądze, 100 tysięcy to też nie są duże pieniądze i 1 000 000 złotych to też nie są duże pieniądze. Ja mówię o dużych pieniądzach. Jak w grę wejdzie 100 milionów, to każdy jest chciwy. Ja wiem, a no, może to był niedobra taktyka. Najgorsza ze wszystkich, jak można zaczynać jakąkolwiek relację od kłamstw? Wydaje mi się, że gorsza by była, gdyby próbował was przekupić na wstępie. Udawanie biednego nie było jeszcze aż tak złe, przynajmniej nie było tragiczne w skutkach. A pamiętajmy, że kolega wrócił z Ameryki. Ale wiesz co, ja chciałem zabezpieczyć twoją przyszłość. O czym ty mówisz w ogóle? O czym ty mówisz w ogóle? Ona już przyszłości nie ma, jakby jej życie już jest skończone. Ona planowała za 3 dni powiesić linę. Słuchaj, no... Ja nie dokładałem się do twojego wychowania i no nie wiem, jaka ty jesteś i sobie pomyślałem, że jak przyjadę tutaj z prezentem w postaci takiej drogiej działki, dużej, ta działka ma być dla ciebie, ty masz być właścicielką i sobie pomyślałem, że jak ci to dam, to ty po prostu się przekonasz. Jak w ogóle mogłeś tak pomyśleć? Nie chcę ani twojej działki, ani twoich pieniędzy. Ale ta działka już jest wszystko dopracowane, tu wystarczy tylko twój podpis. Nie będę nic podpisywać. Ale czemu ty teraz narzekasz? Chcesz się chłop chce ci dać działkę, która będzie warta dużo, bardzo dużo. Czemu by jej nie wziąć? Nie ryzykujesz praktycznie niczym. Kim była ta kobieta, z którą się przed chwilą kłóciłeś? Agentka nieruchomości była, bo ona się na mnie pogniewała, bo ja skorzystałem z jej usług. W sensie chodzi o seks, tym razem tak, chodzi o kutasa. Nawet ją wyrolowałeś, tak? Wiesz co, po prostu, nieważne, zniknij z mojego życia, nie zgrywaj troskliwego tatusia, bo po prostu nie chcę cię więcej znać, nie kontaktuj się ze mną, do widzenia. Dobre sobie, że niby Jerzy chciał kupić tę działkę dla mnie. Gdyby naprawdę leżało mu na sercu moje dobro, po prostu spytałby się mnie, czego potrzebuje. Coś mi tu śmierdziało, ale jeszcze nie wiedziałam co. Po rozmowie z ojcem Malwina wróciła do domu. Została tylko Adama, który przyjechał chwilę przed nią. Oboje czekali, aż zjawi się Beata, by podsumować zgromadzone informacje na temat Jerzego. Okazało się, że ojciec jest zdecydowany na zakup działki za gotówkę, natychmiast. No ale to jest niemożliwe, no. To jest niemożliwe, nie da się kupować działek za gotówkę, tylko paysafe card. Ja już wiedziałam, że on coś kombinuje, bo ja już go znam. To ja postanowiłam wprost spytać go, o co chodzi. No i co, zdemaskowałaś się? Ja teraz mam pytanie, o co chodzi? Czemu masz jakieś 30 lat i nosisz koszulki z emotkami? Ludzie dorastają w różnych etapach życia, ja wiem, ale kurwa, to jest bibliotekarka. Jakby... Kto nosi takie koszulki? On wie, że już śledzicie go, tak? Nie, nie. Myśmy poszli za nim do hotelu. I tam była jeszcze z nim jakaś kobieta, z którą się strasznie kłócił. I ona zdenerwowana poszła. No i co? No i się rozdzieliliśmy potem. Adam poszedł za nią, a ja przycisnęłam Jerzego. Znaczy, no, ona niestety pobiegła do autobusu i odjechała. Nie zdążyłem, także uciekła mi. Jakby nieważne. Okazało się, że to była jakaś agentka nieruchomości z innego biura, a ojciec w końcu skorzystał z... Nieważne. Podoba mi się to, że ona tak łatwo łyknęła tą agentkę nieruchomości. Dosłownie jej ojciec zastanawiał się nad tym jakieś pół godziny. Kim mogła być ta kobieta? Coś szybko wymyśleć. Szybko, Boże, agentka nieruchomości, no przecież wiedziałem od początku. Wszystko przez tę koszulkę, łykasz jak pelikan. Nawet się śmiałam, że trochę ją wyrolował w sumie. Jestem bardzo ciekawa, jak zareagował na to, że ty zdemaskowałaś się to, że on jest takim kłamcą. No i oczywiście udawał biedaka. Już ci mówię, kręcił, że to niby próbował sprawdzić, czy my naprawdę chcemy go odzyskać, a nie lecimy na kasę. Przecież on nas tym totalnie obraził, my nie jesteśmy chciwe. Może jak patrzę na twoją mamę, to wydaje mi się, że ona jest najbardziej chciwą osobą, w sensie dałby się 100 zł, to ona by za nim poszła. A ta działka to niby miała być dla mnie, żeby mi zabezpieczyć przyszłość. Miałam się tylko gdzieś podpisać. Jak to podpisać? Tak, no też się zdziwiłam. Tatuś wspaniałomyślny się znalazł. Może to było jakieś kolejne jego oszustwo. Może. Mamo, przepraszam cię, bo ja po prostu się tak strasznie dałam mu zmanipulować, wiesz? Wiem, kochanie, wiem. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że uwierzyła w agentkę nieruchomości, ale w to, jak jej ojciec powiedział, że ta działka miała być dla niej, już nie uwierzyła. Ostatecznie mu powiedziałam, że nie chcę go znać. I bardzo dobrze. Cieszyłam się, że mama już się na mnie nie gniewała.
Postanowienie, żeby zerwać z Jerzym wszelkie kontakty, było jak najbardziej słuszne. Każde kolejne spotkanie z nim mogło oznaczać kłopoty. Następnego dnia rano, gdy Adam wyszedł do pracy, Malwina z Beatą krzątają się w kuchni i przygotowują sobie śniadanie. Kobiety są radosne, bo liczą na to, że ich życie wróci do normy. Jednak dzwonek do drzwi zakłóca ich spokój. Malwina idzie zobaczyć, kto przyszedł. Dzień dobry. Hi, have you maybe photovoltaika or you wanna buy it? Sorry, nachodzę, to jest napad Gangle Bunny. Ale Miss Beata napisać list, więc przyjechałam. Ja nic nie wiem o żadnym liście. A ten list. Wie pani co, nie wiem o co chodzi, spytajmy mamy, zapraszam. Tak, proszę wejść. Thank you. A właśnie, bo wam nie przedstawiłem. To jest koleżanka prawdopodobnie ze zdrad, które komentowaliśmy jakiś czas temu. Podobno jest to też koleżanka z projektu Lady, więc możecie ją znać. Ja na początku, jak dostałem ten odcinek do skomentowania, ponieważ dzięki życzliwości mojego wspaniałego przyjaciela, który mi pomaga szukać odcinków, ja nie muszę tego robić. No i on mi podesłał odcinek i ja sobie obejrzałem trailer tego odcinka i mówię, no znam tą American Girl skądś, tylko nie wiem skąd. Na szczęście mnie uświadomił w tym, że to jest koleżanka ze zdrad i koleżanka z projektu Lady. Dlatego jak mieliście pierwsze wrażenie, że znam, kojarzę twarz, tylko nie wiem skąd. To już wiecie skąd. Tu prosto i do salonu. Tak. Mamo? Tak? Ta pani mówi, że napisałaś do niej jakiś list i przyleciała ze Stanów. Przepraszam. Rano nachodzę, ale dostałam ten list od pani i przyjechałam jak najszybciej. Ale chyba jakaś pomyłka. Sorry, I don't speak English Polish. Only ukumugu. Hedizu, ale hudeba, kluha. O, ja pani nie znam. I ja nie pisałam żadnego listu do pani. Beata Kwiatkowski, tak? No tak. Napisała mi pani, my father is dead. Więc przyjechałam. Proszę, ten list. No, charakter pisma Jerzego. To cwaniaczek w moim imieniu napisał, że umarł. Źle rozumiecie ten list. Tu nie chodzi o to, że on umarł, jako że jest nieżywy. Chodzi o to, że umarły w nim już wszelkie nadzieje na przyszłość. On już nie odzyska starej rodziny, więc postanowił poinformować też tą nową rodzinę, że umarł, że on już nie chce żyć. Ten list to jest ostrzeżenie. Tylko po co? Ale pani powiedziała, że ojciec jest pani córką Jerzego? Poczekaj, że ojciec jest pani córką Jerzego. Jak ojciec może być córką Jerzego? Jak ojciec może być córką? Tak, George Kwiatkowski. I'm Caroline, nie przedstawiłam się. Caroline Kwiatkowski. My jesteśmy siostrami. No, to wygląda. Tak patrzę, to ty masz chyba z 10 lat, a ona z 30. Ciotka z Ameryki przyjechała. Sorry, I don't understand. Dawno nie mówiłam polski. Okej? Bardzo ładnie pani mówi po polsku, bardzo ładnie. Za to bardzo brzydko pani mówi po angielsku, bardzo brzydko. Myślałam, że temat mojego ojca naprawdę należy już do przeszłości. Tymczasem w drzwiach pojawiła się Caroline. Okazało się, że jesteśmy siostrami. Co za akcja, dziewczyna przyleciała tutaj prosto ze Stanów. Tatuś nieźle nawywijał. Pół godziny później Beata, Malwina i Caroline rozmawiają na temat Jerzego. Wszystkie są ciekawe, co uknął i próbują poskładać tę intrygę w całość. No dobrze, to wyjaśnijmy wszystko. Wiemy, że nie napisałaś listu do Caroline, tylko zrobił to Jerzy, podając się za ciebie. No Jerzemu zależało na tym, żeby wierzyła, że on nie żyje. Poza tym też chciał, żebyśmy się nie spotkały. Bo podał adres poprzedniego naszego mieszkania. Yes, byłam tam yesterday, but the older lady said... Dobra, zmieniam zdanie, jednak bardzo ładnie mówi po angielsku. Lepiej niż po polsku jej idzie faktycznie. To jest strasznie podejrzane jak na paradokument. W sensie, czemu wzięliście do paradokumentu kogoś, kto faktycznie ma jakieś predyspozycje do bycia aktorem? Boże, co ja mówię w ogóle? Nie mieszkać tu już. Dał inny adres. To pani Raninka. Zamieszkała tam zaraz po nas. A wcześniej opiekowała się Malwinką, jak była mała. No i czasem ją odwiedza. George, nie spodziewać się, ja tu przyjadę. Ale ja musiałam tu przyjechać, pozamykać wszystkie sprawy. No tak, on się nie spodziewał, że przyjedziesz. Myślał, że uwierzysz w ten list właśnie. But I believed!
Nie ty jedna, nie ty jedna mu uwierzyłaś. Ja też mu uwierzyłem, spoko. Ja mu dalej wierzę w sumie. Nie wiem w co, ale w coś mu na pewno wierzę. Ja mogę tą działkę przygarnąć, jak nie ma komu oddać. Chciałbym dom zbudować, więc przyda mi się działka. Ma ktoś działkę na oddanie? A Caroline, mówiłaś, że przyjechałaś zamknąć jakieś sprawy. Co to za sprawy? I need a dokument. He's dead. Akt zgonu. Akt zgonu, exactly. Ale czemu? Death act, albo act death, act of death. Ja zawsze byłem strasznie słaby z angielskiego. W sensie umiem angielski, ale przez większość swojego życia nie umiałem. Jakby grałem w Tibie, przez co umiem angielski. Nie wiem jak wytłumaczyć mój poziom angielskiego po prostu. I nie wiem po co go w ogóle tłumaczę oglądając parę dokument. Nie mieliśmy good relation, ale mieliśmy wspólna firma. Jakiś czas temu father zachowywać się dziwnie, ciągle chciał money, money, money. Money, money, money. Ta 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 ra, ta 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 ra, ta. Ja oczywiście znam cały tekst piosenki, tylko nie mogę zaśpiewać ze względu na prawa autorskie. A narobił dług, nie płacił podatek, a in America nie wolno nie płacić podatek. Mhm. Nas też, kochanie. A wplątał się w jakaś mafia, grupa. Grupa? Nie, nie, nie. Ekipa, ekipa, ekipa. O! Przestępcza. And zniknął. Dostałam list, przeczytałam i przyjechałam. Ta rzekoma śmierć wiele by wyjaśniła. Wszystkie kłopota spadła na mnie. Ja muszę udowodnić, on nie żyje. Muszę. Jak udowodnić, że ktoś nie żyje? Wystarczy go zabić, w razie gdyby żył. A jak nie żyje, to dobić. Pamiętajcie, zawsze dobijajcie trupy. Nie wiadomo, kiedy wstaną jako zombie. Od dna. Mhm. Tak. Od dna. Cały Jerzy ciągle unikał odpowiedzialności. Mhm. Ale skoro popadł w długi, no to skąd miał pieniądze na zakup działki? Because jakiś czas temu zniknęły pieniądze, special fundusz, last money from firma. Aha. To o to chodzi. To dlatego chciał kupić tą działkę na mnie. Nie mógł jej kupić na siebie, bo wtedy by się wydało, że jednak żyje i można ściągnąć z niego dług. A tak mógł ulokować skradzione pieniądze. Jednego mu zabrać nie można, jest bardzo sprytnym mężczyzną. Ma smykałkę do interesów, powinien zostać youtuberem. Co za gnida! Ale wam się trafił, tatusie. Nie chcę ci nic mówić, ale gdyby nie ty, to nie miałby córeczki. A wtedy córeczka nie miałaby tatuśka. Czyli czyja wina? Twojej cipy. Ale żeby udawać true? Kto tak robi? Jesus Christ. Jerzy. Skarbie Jerzy. To przechodziło ludzkie pojęcie. Człowiek, który próbuje sfingować własną śmierć, żeby oszukać jedną córkę, nagle leci na drugi koniec świata i próbuje oszukać drugą, której nie widział 30 lat. Niewiarygodne. Beata namówiła Caroline, by została na noc, a ta chętnie się zgodziła. Następnego dnia rano zarówno Caroline, jak i Malwina wstały wcześnie, ponieważ emocje związane z ich ojcem nie pozwalały im spać. Dzień dobry, dziewczynki. Wyspałeś się? Tak, pani Beata, thank you, że mogłam zostać. Nie mam rękawiczek jak mój tata, więc nie mogłam spać w parku. Kochanie, nie ma za co. Przebyłaś taki szmat drogi, żeby zdobyć akt zgonu ojca, a tu nagle zmartwychwstał. No, wyobrażam sobie, co mogłaś czuć. Mamo, ja nie mogłam spać, bo analizowałam wszystko. Jeśli Caroline ma 28 lat, to znaczy, że musiała urodzić się zaraz po przyjeździe ojca do Stanów. To znaczy, że coś poszło nie tak razem z tobą, bo ty jesteś starsza, a nosisz 100 razy gorsze ciuchy. Spójrz na swoją piżamę, kurwa! Tak, jest, my father poznał mama on the party. Dał mu się uwieść. Jestem owocem tej miłości. Ale ten związek się rozpadł, tylko dziadek powiedział, nie uciekniesz. Czyli to dziadek był mafią. Od odpowiedzialności. Od tego. I powiedział, że go zabije, jeżeli nie zaopiekuje się mną i mamą. I został, ale nigdy nie był good father, no. No proszę, jednak znalazł się ktoś, kto nie pozwolił mu się wykręcić. I couldn't sleep like Malwina. Cały czas myślę, jakim cudem on opuścił USA, skoro ściga go police. Dokładnie.
samolotem albo przez Meksyk. Może ma fałszywy paszport? No, in the USA za gruba sprawa. Nie, no musiał znaleźć jakiś sposób. Taki karaluch jak on to się wszędzie prześlizgnie. Bata, ja muszę się spotkać z George. Słuchajcie, on nie może ukraść ostatnie pieniądze. Ja muszę go zobaczyć. No, nareszcie sypie się... cukier. Sypie się cukier. Do herbaty na przykład się sypie cukier. Do kawy się sypie cukier. Ale nie zalecam sypać cukru. Cukier jest niezdrowy. Plan George'a... jak domek z kart. Mhm. Ciekawe, co powiem. Bata, gdzie ja mogę go spotkać? Gdzie mogę spotkać George? Nie, nie możesz się absolutnie z nim spotkać. Nigdzie. Nie wolno ci się z nim spotykać. Słuchajcie, mam pewien plan. Mhm. Ja myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Tylko musisz mi zaufać, że? Nie wysyj so. Fakt, że Caroline urodziła się niedługo po przyjeździe ojca do Stanów, potwierdzał tylko, że od początku nas ściemniał. Że niby chciał ściągnąć mnie i mamę do siebie. Szybciutko zrobił sobie nowe dziecko, a o nas po prostu zapomniał. 2 godziny po tym, jak Beata oznajmiła Malwinie i Caroline, że ma plan, do salonu pewnym krokiem wkracza Jerzy. Gdy mężczyzna dostrzega Caroline, domyśla się, że wpadł w pułapkę. No i proszę, kochanieńki, chciałeś się ze mną spotkać i mnie przeprosić. Proszę. A teraz to już rozumiem, skąd takie ochocze zaproszenie. Hi, daddy. Hi, daddy. To, co właśnie wypowiedziałaś, brzmi w Polsce bardzo źle i bardzo niejednoznacznie. Zwłaszcza patrząc na niego i patrząc na ciebie. Polska jest zjebanym krajem. You're alive. F***ing miracle. Like Jesus. Dla ciebie by było lepiej, żebyś myślała, że ja nie żyję. Mam przez ciebie same problema. Taka widocznie moja natura. Przyjechała córunia z Ameryki. Kto by pomyślał? Miłości do tatusia? You're bastards! What? I hate you! I'll kill you! Nie można zabić kogoś, kto już nie żyje. Można dobić, nie zabić. On nie żyje, przypominam. Co tu się dzieje? Co wy wyprawiacie? Bójka w moim domu? Jaka bójka? Próba zabójstwa. Na bójce by się nie skończyło. Bójka to by się tu przydała z bajką i z brawurką, żeby ratować świat. Ja go tu zbawiłam, bo nie chciałam, żeby się z Caroline spotkał. I'm so sorry. Proszę opuścić ten dom. Musisz do niego pół English, pół Polish. Proszę opuścić my house. Wtedy zrozumie, o co ci chodzi. Bo tak jak ty po polsku mówisz, to on nie do końca kuma czacze. Jeszcze nie skończyłem. Poza tym zaproszony jestem tutaj przez piękną panią domu. Ostatni raz powtarzam, wynoś się stąd. Nie, nie, nie. Wcześniej powiedziałeś, proszę opuścić ten dom, to nie możesz teraz powtórzyć, wynoś się stąd. Musisz pierw powiedzieć, wynoś się stąd i dopiero potem możesz powtórzyć, wynoś się stąd. O, widzę, że trafiłaś na rycerza. Ale się boję. Oh my god. Oh my god. Boże. Co to była za akcja? Co to była za akcja? W sensie, czemu tam nagle jest jakiś, o mój Boże, oh my god, wszyscy krzyczą, jakby co najmniej ten Adam go wziął i nożem 15 razy dziabnął, po czym wyjebał za fraki. Nie, on go ledwo przepchnął w progu. Jerzy nawet gdy został przez nas osaczony, dalej szedł w zaparte. A Adam to już mnie zupełnie zaskoczył. Nie wiedziałam, że taki z niego twardziel. Ale co? Ale co? Adam, proszę cię! Adam! Co? Taki z ciebie macho? Taki z ciebie macho? Ty myślisz, że tak, to co mu zrobisz? Co to za uderzenia? Ty kurwa kilofem będziesz kopał w Metinie? Przygarnąłeś sobie Beatkę, tak? Ale wiesz, ona dobra jest te klocki, ale teraz to jest kobietka od odzysku! Oh my god! Chcieliście martwego Jerzego? No to proszę bardzo. Oh my god, ty łajdaku! Wynoś się z mojego życia. Kurwa, jeszcze choinki nam połamał. No i po co go uderzałeś? Będzie trzeba nowe posadzić. Żeby się pożałujesz tego. Pożałujesz tego. Zaraz zadzwonię na policję. Zobaczysz, czy będziesz taki. Wynoś się. Zobaczymy. Już się ciebie boję. Zobaczymy. Zaraz zadzwonię na policję. Dobre. Jerzy w końcu pokazał swoją prawdziwą twarz. Próbował mnie obrazić. Zresztą nie po raz pierwszy. To taki typ człowieka, któremu puszczają wszelkie hamulce, gdy dostrzeże, że jest na przegranej pozycji. Chwilę później Adam wrócił do domu przyłożyć lód do ręki, którą uderzył Jerzego. Co za pizduś! Przecież on go ledwo dotknął w ogóle, to on mu nawet większej krzywdy nie zrobił, to czemu on przykłada lód? Jakby nie chcę ci nic mówić, ale... O kurwa! Wiedziałem, że jest słaby, ale nie sądziłem, że aż tak. Kobiety zostały jeszcze chwilę przed domem. Są zdenerwowane zajściem z Jerzym i widać, że emocje jeszcze nie opadły.
Teraz to już na pewno nie wróci, jak Adam go ostrzelił. Ja w ogóle nie wiedziałam, że zobaczy coś takiego w Polsce. Oj, ten kraj cię jeszcze wieloma rzeczami zaskoczy. Oj, wieloma, jakby Polska jest najgorszym krajem na świecie, nie kłóćmy się. Jak to musimy iść na policję? Przecież George the Criminal, Bandyta. Bandyta. No. Raczej przestępca. Bandyta, przestępca, co to kurwa za różnica? W sensie, ja jestem słaby z życia, więc mogę nie odróżnić przestępcy od bandyty, ale dla mnie to jedno i to samo. On jest ścigany przecież w USA. No tak, ale tam tylko za przestępstwa podatkowe jest ścigany. To u nas się nie honoruje. Można mu zarzucić tylko naruszenie miru. Ale napaść też. Napaść. A to przypadkiem nie Adam napadł na Jerzego? Adam go przecież pierwszy uderzył. Nie, to też nie. What? Boże. To Polska i USA nie współpracują ze sobą, to każdy kryminał może tu przyjechać i być unpunished? Z Ameryki to wcale nie trzeba daleko uciekać, żeby być unpolished. Nie wiem, co ona powiedziała, żeby być bezwinnym, po prostu bez winy. Chodź, w jakiś sposób musi być, żeby w końcu oddać władzom amerykańskim Jerzego. No, nie wiem, czy Interpol, czy nakaz międzynarodowy. I wtedy policja polska mogłaby go zatrzymać do momentu ekstradycji. No to jest ten chyba sposób na to. Idźmy na policję. Tak, na policji nam na pewno powiedzą, co robić. Caroline miała 100% rację. Nie my jesteśmy od osądzania, czy ktoś jest winny, czy nie. Musiałam zabrać siostrę na komisariat, żeby wszystko opowiedziała. Malwina i Caroline właśnie zgłosiły na policję, że ich ojciec to przestępca podatkowy, który ukrywa się w Polsce przed amerykańskimi organami ścigania. Policjant zapewnił, że służby zajmą się sprawą i sprawdzą, czy Jerzy Kwiatkowski nie jest poszukiwany w międzynarodowych bazach. Dobrze zrobiłyśmy. Oczywiście, że dobrze. Ja mam same problemy przez niego. Problemy, tak. Chodź, pójdziemy do domu. Okej. Czekaj. Luzo? Ta kobieta. Ja ją chyba widziałam z Jerzym. Przepraszam bardzo. Ja chciałam zgłosić próbę oszustwa i nękania przez pana Jerzego Kwiatkowskiego. No i tak, w ogóle całkowicie przypadkiem nagle ona przyszła na policję. Kiedy wy przyszliście na policję? Takie tam przypadeczki chodzą po świecie, nie? A wyjście z biura kobiety, którą Malwina widziała z Jerzym pod hotelem. Chcą dowiedzieć się, dlaczego kobieta chce złożyć na niego skargę. Przepraszam, czy mogę panią o coś spytać? Tak, słucham. Jezus, nie przedstawiłam się, bo po kolei. Pani złożyła doniesienie na Jerzego Kwiatkowskiego, tak? No i co? Dobrze, ja nazywam się Malwina Kwiatkowska. To jest moja siostra, Caroline Kwiatkowski. Jesteśmy córkami Jerzego... A czemu ona jest Kwiatkowska, a ona już jest Kwiatkowski? Obie jesteście kobietami, czemu Caroline Kwiatkowska nie może być, tylko Caroline Kwiatkowski akurat? Chwilą też na niego złożyłyśmy do nas. Boże... Możemy wiedzieć czemu? No tak. Uwaga, teraz was sprankuję. To też jest wasza siostra. Dużo, dlatego chciałam się spytać, kim pani jest i czym pani zaraz za skórę. Ja nazywam się Magda Winiarska i on wyłudził mój podpis i zrobił mnie słupem w jakiejś transakcji. Chodziło tutaj o działkę. Oh my god. Ty też obiecywał ci działkę, right? Tak, mnie próbował wrobić dokładnie w to samo. Exactly. Za twoje pieniądze, tak. Druga historia. Ale skąd wy się znacie? Bo mnie powiedział, że jest pani agentką nieruchomości. Co za łajdak jeden, nie jestem żadną agentką nieruchomości. Jestem tajną agentką, wręcz bym powiedziała odlotową, move me Clover. Jestem jego córką. Słucham? What? Ha! Miałem rację, nawet mnie to nie dziwi. A to chyba znaczy, że jesteśmy siostrami. Oh. To chyba znaczy, że ten odcinek faktycznie jest tak popierdolony, jak i zakładałem. Byłam w szoku, gdy dowiedziałam się, że Magda jest naszą siostrą. Kiedy Jerzy zdążył mieć następne dziecko? Namówiłam ją, żeby pojechała ze mną i Caroline do domu. Musiałam przedstawić ją mamie. Magda wydawała się skrępowana sytuacją, w jakiej znalazła się, jednak była również ciekawa szczegółów historii swojego ojca. Gdy kobiety weszły do domu, Beata była zaskoczona. Jednak po chwili domyśliła się, kim jest Magda. To ty wiesz, kto to jest? O co chodzi? Tak, wiem, kto to jest. Nie jestem zaskoczona. Oh my god. Wiedziałam, że Jerzy mnie zdradza. I nic nie mówiłaś? A co miałam mówić? To
gdzieś moją godność naruszało jako kobiety. Ale nudy, w sensie mamy końcówkę paradokumentu, końcóweczkę, tyci tyci, 5 minut paradokumentu i my teraz będziemy takie gówno oglądać? Nie, nie ma mowy, jakby tam się tyle działo w tym odcinku. Ja bym chciał, żeby się działo dalej, co mnie interesuje, jakieś smutki, żale, żalto.pl mogę powiedzieć co najwyżej. Skipuję to. Godzinę później siostry przyjechały pod hotel, w którym zatrzymał się Jerzy. Jednak okazało się, że mężczyzna już się wymeldował. Zrezygnowane kobiety w pewnym momencie zauważają go z walizką wychodzącego z holu. Stój, tatusiu, gdzie się wybierasz? Bo mamy do pogadania. A, widzę, że córeczki w komplecie. Bójka, bajka i brawurka. Atomówki czy odlotowe agentki, wybieraj. Nawet twoje imię Jerzy się zgadza. Ty, naprawdę jest na podstawie odlotowych agentek nagrane. Mamy 3 odlotowe agentki i mamy Johna. Co jest grane? Co będzie w kolejnym scenariuszu odcinków? Chojrak, tchórzliwy pies? Wiadomo, czy w komplecie. Może mamy jeszcze jakieś zagubione rodzeństwo? Po prosztu ale raz nie... w życiu powiedz nam prawdę. Tylko ale o to cię prosimy. No, z tego, co ja wiem, to mam 3 córki. Wy. A każda z was ma inną matkę, ale to już wiecie. Jak ci się udało przekroczyć granicę? Przecież jest liść gończy za tobą. Koledzy pomogli mi. Koledzy mi pomogli przez Mexican border. Mówiłem, że przez Meksyk uciekł. Jakby ja przewidziałem wszystko, co jest w tym odcinku. Znaczy nie przewidziałem nic, ale wiedziałem to o Meksyku, wiedziałem to o córce. Ten odcinek jest prosty do przewidzenia. Mam normalnie wrażenie, jako to bym ja pisał ten scenariusz. Potem to było już tam. To nie koledzy, to mafia, dobrze wiem. Mafia, nie mafia, teraz mówimy o relacjach przyjacielskich, a w nich jesteśmy kolegami. Ale... Po co nas w ogóle próbowałeś odszukać? Ale to... To chyba mam prawo oczekiwać jakiejś pomocy, tak? W razie problemu. Nie masz prawa oczekiwać żadnej pomocy. Moja matka przez ciebie cierpiała. Jej mąż się wyżywał na niej. Że ten wariat chciał mnie zabić. No i szkoda, że tego nie zrobił. Moja matka też przez ciebie cierpiała. Gdzie są pieniądze z firmy? Gdzie są pieniądze za las? Chuju! Gdzie pieniądze są za las, kurwa? Moje pieniądze! A ty tylko pieniądze i pieniądze. Dla ciebie najważniejsze są tylko pieniądze. My money! A ty nie je ukradłeś! I chciał je wycyć! Chciałeś się pod tym wybrać w jakiejś działce! Przyjechali po ciebie! Gdzie my idziesz? Dajcie mi wszyscy spokój! Halo, taksówka? Poproszę tutaj, dla pana trzeba go podwieźć. Prosto do Meksyku! Gdzie nie idziesz? Policja jest tutaj! Myślałam, że Jerzy już niczym mnie nie zaskoczy. Ale poziom jego bezczelności i poczucia bezkarności przechodził wszelkie pojęcie. Sądził, że pozwolimy mu uciec? Jerzego zatrzymano na podstawie międzynarodowego listu gończego i zeznań swoich 3 córek. Obecnie czeka na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie zostanie postawiony przed sądem. W wielkim skrócie stryczek. Jakby w Ameryce stryczek, to jest pewne. Po aresztowaniu Jerzego sytuacja wróciła do normy. Umowę, którą podpisała Magda, anulowano. Caroline wylatuje z powrotem do Ameryki. Czekają tam na nią formalności związane z odzyskaniem pieniędzy firmy, które zdefraudował Jerzy. Będę za tobą bardzo tęsknić. A ja nie, bo to już 2 odcinek, w którym się pojawiasz. Chociaż nie można ci zabrać tego, że w tym odcinku zrobiłaś najwięcej kontentu i najfajniejszy. W zdradach w sumie chyba też. Okej, to może troszkę będę tęsknił. Pojawiaj się częściej w tych paradokumentach, dobra? To jest w sumie jedyny plus tej całej historii. Zyskałam 2 siostry. Tak, ja się bardzo cieszę, że byłam z mami w tym wszystkim. Jakim kurwa wszystkim? Ty się pojawiłaś na ostatnie 2 minuty para dokumentu. Nie wkurwiaj mnie. Nie przypisuj sobie rzeczy, które należą do Caroline Kwiatkowskiej. No, siostra siła. No tak, ja mam nadzieję, że nie odziedziczyłam po nim genów, bo po prostu są paskudne. No co, Runi, no popatrzcie na siebie. Nic nie macie z Jerzego. Kłóciłbym się. Koleżanka, która dołączyła na sam koniec, ma bardzo dużo z Jerzego. I tylko ona. Tak szczerze mówiąc, mi się wydaje, że to jest jedyna jego córka. Wyciężyły dobre kobiece geny. Tak. No, dobre kobiece geny. A teraz do zmywania.